Witam serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Dawid Olszewski i chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat dotyczący kilku podstawowych błędów, które mogą spowolnić Cię w swoim procesie do budowania sylwetki. Zdecydowanie na pewno spowolniły mnie, jeżeli chodzi o mój cały proces budowania mojej sylwetki. A mianowicie wypisałem sobie kilka takich najważniejszych punktów, jest ich konkretnie 7. Dotyczących nie tylko treningu, ale również diety i generalnie całego podejścia do treningu. Jak zauważyliście, mówię teraz o osobach, które stale oglądają ten kanał, zmieniłem nieco ustawienie kamery, więc dajcie mi znać, czy lepiej się to ogląda, czy jest jakoś dziwniejszy, może wcześniej było lepiej. Wracając do tematu. Numer jeden to zdecydowanie zbyt częste zmienianie planów treningowych. To jest coś, co zdecydowanie mnie pogrążyło i pogrąża wiele, wiele osób, które się do mnie zgłasza i które zgłasza się do trenerów. Otóż pamiętajcie o tym, że plan treningowy ustala się w konkretnym celu. Na przykład w celu zwiększania wyników na danych liftach. Czyli co przez to rozumiem? Słuchajcie, jeżeli ktoś ustawia sobie pewien plan treningowy, to żeby jakby sprawdzić, na ile ten plan treningowy jest dla nas dobry, niedobry, na ile jesteśmy w stanie się nim rozwijać lub nie jesteśmy w stanie się na nim rozwijać, potrzebujemy określonego czasu, na którym przetrenujemy sobie ten plan i nie mówię tutaj o czasie tak naprawdę, nie wiem, kilkunastu nawet tygodni, ale czasem kilkunastu nawet miesięcy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy dobrze zbilansowany plan treningowy, to znaczy wszystkie jakby takie zależności treningowe, jak objętość, intensywność i częstotliwość treningowa są dobrane odpowiednio, to znaczy między sesjami odpowiednio się regenerujemy, nie chodzimy notorycznie przemęczeni i wciąż progresujemy z treningu na trening, czyli nasz dziennik treningowy, który oczywiście powinniśmy założyć już na samym starcie treningu, pokazuje nam, że nasze lifty idą w górę, czyli że z tygodnia na tydzień jesteśmy w stanie dokładać pewną część kilogramów lub dokładać ilości powtórzeń, czyli zwiększać niejako objętość na treningu. Jeżeli to wszystko jest dopięte, to tak naprawdę na danym planie treningowym możemy lecieć przez okres nawet kilku lat, jeżeli ktoś rzeczywiście jest w stanie progresować. Co ja bym polecał tutaj? Właśnie napisać do jakiegoś dobrego trenera lub znaleźć sobie kogoś ze znajomych, kto ma jakieś takie podstawy treningowe lub nawet znaleźć jakiś plan treningowy typu 5x5 w internecie. Wiem, że Saker gdzieś tam na swoim kanale, w kanale Warszawski Koks rozpisywał taki najlepszy plan dla początkujących, który jest bardzo dobry tak naprawdę, tylko kwestia jest taka, jak ktoś będzie tym planem operował, czyli ile tak naprawdę z danego planu treningowego wyciągnie. Więc idąc dalej. Zbyt częste zmienianie planów treningowych powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę uczyć się własnego ciała i nie wiemy do końca, co na nas działa, a co na nas nie działa. Działa, mówiąc w cudzysłowie, dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie zauważyć, co na nas działa na początku naszej przygody z treningiem, ponieważ będzie na nas działać tak naprawdę wszystko. Pamiętajmy, że na początku przygody z treningiem nasze ciało jest bardzo świeże i tak naprawdę każdy bodziec treningowy, który jest większy od siedzenia na kanapie przysłowiowej, będzie powodował wzrost mięśniowy. Teraz kwestia rozbija się o to, czy rozwijamy się optymalnie, czy nieoptymalnie, czyli czy jesteśmy w stanie wykorzystać swój maks, jakby takiego potencjału genetycznego na dany moment. Jeżeli tak, jeżeli widzimy całą stałą progresję w rzeczach, które wymieniłem 30 sekund temu, to powinniśmy na tym planie pozostać do momentu, w którym nie zatrzymamy się dość poważnie. Dalej. Przeładowywanie planów treningowych. To jest numer 2. I mówiąc o przeładowaniu planów treningowych, mam na myśli tutaj właśnie trenowanie na przykład planami typu trenowanie planem Arnolda Schwarzeneggera, co mi się zdarzało. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy treningi z chłopakami, to siedzieliśmy nierzadko po 3, czasem nawet więcej godzin na siłowni. Robiliśmy po 10-12 ćwiczeń na klatkę piersiową i tak dalej, i tak dalej. Co tak naprawdę nie przekłada się absolutnie na żadne wyniki, jeżeli chodzi o wzrost masy mięśniowej, bo tak naprawdę nasze ciało ma pewne możliwości ograniczone regeneracyjne i to, że my zrobimy dodatkowe 30 serii na daną grupę mięśniową, nie spowoduje, że nagle nasze ciało stwierdzi, o, to jest dużo wyższy bodziec, więc powinniśmy nałożyć dużo więcej masy mięśniowej w danym miejsce na naszym ciele, więc
Pamiętajmy o tym, że jeżeli już trenujemy, to ta objętość treningowa powinna być dostosowana w taki sposób, żeby można było się między sesjami regenerować. Najprostszy wyznacznik tego, czy się regenerujecie między sesjami, jest to, że nie chodzicie po prostu obolali. No i dlaczego tutaj nie zalecam korzystania z planów ulubionych kulturystów, właśnie na przykład Arnolda Schwarzeneggera, Franka Colombo i tak dalej, dlatego że to są zawodowcy, to są goście, którzy trenują więcej niż, dłużej, przepraszam, niż prawdopodobnie osoby zaczynające trening siłowy żyją. Więc no, logicznym jest to, że oni potrzebują znacznie większego bodźca treningowego niż osoba, która trenuje tydzień, dzień, miesiąc czy nawet rok. Pamiętajmy o tym, że każdy jest jakby indywidualną jednostką i dla każdego to wszystko powinno być dobrane indywidualnie, dlatego zachęcam do tego, żeby uczyć się własnego ciała, uczyć się własnych możliwości regeneracyjnych i dostosowywać wszystko pod samego siebie. To zdecydowanie da Wam najlepsze możliwości wzrostu i zdecydowanie najszybsze możliwości wzrostu, a nie oszukujmy się, każdy kto zaczyna trenować i czy jest to redukcja tkanki tłuszczowej, czy budowanie masy mięśniowej, chce, żeby te efekty były możliwie jak najszybciej widziałem. Kolejna kwestia, i o to muszę zaznaczyć, jest to trening splitem. Dlaczego ja nie jestem za treningiem splitem dla osób, które zaczynają? Dlatego, że split pozwala nam stymulować tkankę mięśniową tylko i wyłącznie raz w tygodniu. Oczywiście mówię o takim klasycznym bro splicie, czyli klatka z bicepsem, plecy z tricepsem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy tutaj o splitach a la push-pull-legs, bo takie akurat splity są całkiem fajne, chociaż dla osób początkujących całkowicie raczej skupiałbym się w kierunku full body workoutu, ponieważ no, to jest, daje nam największą możliwość częstego trenowania, a tak naprawdę na początku ten bodziec nie musi być duży do tego, żeby rosnąć, a może być częstszy. Więc jeżeli ja mogę 3 razy w tygodniu stymulować sobie biceps, klatkę, plecy do wzrostu, to dlaczego robić to 2 albo raz w tygodniu, no nie? Kolejną kwestią jest, to notorycznie, to było u mnie bardzo, bardzo powszechne i wciąż widzę to na siłowniach, jest to kombinowanie z ćwiczeniami. Wiecie, teraz jest taka moda, na tych wszystkich Instagramach, Facebookach i tak dalej, że każdy szuka przysłowiowego gwoździa do dupy i szuka kombinacji jakichś ćwiczeń, wiecie, jakieś zmienia kątów wyciskania, wyciskanie ze supinacją jakąś, nie wiem, w lewo, w prawo i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę osoby zaczynające treningi siłowe, nie tylko zaczynające, ale każdy, kto myśli poważnie o treningu siłowym, powinien skupić się przede wszystkim na ciężkim dźwiganiu i na progresji obciążenia. To jest najważniejsze. Słuchajcie, nie szukajcie jakichś magicznych ćwiczeń. Jak ja nieraz widzę chłopaki, chłopak ma 25 cm na oko w ramieniu, oczywiście nikogo nie obrażając, no ale widać, że jest na początku swojej przygody z siłownią. Ja patrzę, a gość wykonuje przyciąganie sztangielki, hantelki, stojąc do klatki piersiowej. W ogóle nie wiem, na co jest to ćwiczenie, natomiast no, widać, że próbuje chyba poczuć klatkę piersiową, bo trzyma się za ten mięsień piersiowy i pompuje coś tam w powietrzu. Nic jakby to nie wnosi do jego tak naprawdę progresji, no bo nie wyobrażam sobie, żeby czymś takim można było zbudować w ogóle jakąkolwiek masę mięśniową. I niestety takie osoby bardzo często są oporne na różnego rodzaju sugestie. I to już chodzi o to, że ja jako trener, na przykład pracujący gdzieś tam na sali siłowej, no teoretycznie mam taki obowiązek, żeby podejść do kogoś, popukać go przysłowiowo w plecy i powiedzieć: słuchaj, wykonujesz to nie do końca dobrze, tak powinniśmy wykonywać to w sposób poprawny, prawidłowy, albo spróbuj sobie zrobić w ten czy w inny sposób i zobaczyć, czy po prostu lepiej to czujesz, czy taka opcja jest dla Ciebie lepsza. Natomiast z doświadczenia wiem, jeżeli oglądają mnie jacyś trenerzy personalni, to wiedzą, jak to wygląda, że niestety ludzie nie do końca pochlebnie na to patrzą i nie do końca jest tak, że ludzie doceniają to, że Ty chcesz im zupełnie, całkowicie za darmo poświęcić swój czas i pomóc. Zazwyczaj jest tak, że ktoś Ci odburka albo Ci przyznaje rację, Ty odchodzisz 3 kroki dalej, a on robi wszystko po swojemu, więc ja osobiście już raczej takich rzeczy jak właśnie gdzieś tam zahaczanie ludzi na sali treningowej i poprawianie nie robię, bo raczej jest to źle odbierane. Ale jeżeli ktoś ogląda ten filmik lub zna kogoś, kto wykonuje właśnie tego typu wydziwiane ćwiczenia i nie widzi efektów treningowych,
No to właśnie tu jest powód tego, dlaczego nie widzicie tych efektów treningowych. Bo wybieracie ćwiczenia, które nie są w stanie zbudować Wam masy mięśniowej. Ja gdzieś tutaj podkleję link do tego, jak najbardziej efektywnie budować masę mięśniową i jak dobierać ćwiczenia do tego, żeby tą masę mięśniową budować rzeczywiście efektywnie. A teraz przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o kwestie dietetyczne, to u mnie również było bardzo, bardzo widoczne, czyli popadanie w skrajności skrajność, czyli próbowanie wszystkiego i to najlepiej wszystkiego naraz i zmieniane co tydzień, miesiąc i tak dalej, czyli wszystkiego, wszelkiego rodzaju tłuszczówki, low carby, jakieś extreme high carby, gluten free diet i tak dalej. Słuchajcie, znajdźcie sobie na początku dietę, którą możecie przede wszystkim utrzymać. Taką, na którą pozwala Wam praca, taką, na którą pozwala Wam zajęcia w szkole, na uczelni itd., itd. I od tego idźcie sobie dalej, czyli w momencie, w którym, nie wiem, osiągniecie jakiś już swój cel, powiedzmy redukcję tkanki tłuszczowej na diecie takiej zbilansowanej, możecie sobie wtedy spróbować, jakby to było, na przykład zwiększając bardzo mocno węglowodany w diecie i zobaczyć sobie, czy takie rozwiązanie jest dla Was lepsze. I w drugą stronę, zobaczyć sobie, czy na przykład zwiększenie tłuszczy kosztem na przykład węglowodanów będzie dla Was lepsze. No i właśnie tego typu rzeczy, jak popadanie w jakieś glutenowe paranoje i tak dalej, i tak dalej. I ja tutaj nie chcę negować żadnych takich teorii, czy pseudoteorii właśnie glutenowych, antyglutenowych, tego, czy nabiał podlewa, nie podlewa i tak dalej, i tak dalej. Bardziej chciałbym zachęcić do tego, żeby każdy używał swojej głowy i myślał racjonalnie. Zobaczyć sobie, czy rzeczywiście odstawienie tego nabiału powoduje, że Wasza sylwetka wygląda lepiej, że czujecie się lepiej, żeście mniej ociążali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak, to prawdopodobnie wyrzucenie tego nabiału z diety będzie Wam służyć. Jeżeli nie, to prawdopodobnie nie musicie go wyrzucać. To samo jest z glutenem, to samo jest z każdym innym potencjalnie zagrażającym takim elementem diety, który możecie sobie gdzieś tam usłyszeć czy wyczytać w internecie. Pamiętajcie o tym, że znowu, każdy jest indywidualnością, więc nie wolno rzucać takich haseł, że coś szkodzi, coś nie szkodzi, jeżeli nie mamy potwierdzeń takich jednostkowych. Idąc dalej. Tutaj już są kwestie takiej przesady, czyli takiej nadgorliwości dietetycznej. I u mnie to jest niestety bardzo, u mnie to było bardzo niestety widoczne, stąd też ja mam trenera i zachęcam do tego, żeby każdy, kto zaczyna, gdzieś tam tego trenera znalazł. Najlepiej, żeby to był trener, któremu ufacie, może być to ktoś z Waszego miasta lub jakiś znajomy, który rzeczywiście ogarnia temat, bo chodzi mi tutaj o wliczanie w bilans dosłownie wszystkiego do przesady. To znaczy, ja pamiętam, jak przygotowywałem się do pierwszych swoich zawodów, szykowałem się sam. Robiłem ogromne ilości cardio, miałem wtedy ogromne ilości wysiłku fizycznego na uczelni, bo wtedy jeszcze studiowałem. Trenowałem 5 do 6 razy w tygodniu, robiłem bardzo ciężkie treningi, a dodatkowo jadłem około 1500-1600 kalorii, wyliczając każdy jeden gram warzywa. To znaczy, liczyłem węglowodany z pomidorów, liczyłem węglowodany z cukinii i tak dalej, z sałaty i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby nie robić w drugą stronę, że zupełnie nie liczymy kalorii z warzyw i one sobie wpadają w ilościach, jakich tylko chcemy. Pamiętajmy o tym, że te warzywa również mają kalorie, ale chodzi tutaj o kwestię czegoś, co ja będę powtarzał na tym kanale bardzo, bardzo często. Chodzi o stałe w diecie. To znaczy, jeżeli wiemy, że do każdego posiłku jemy 100 do 200 gramów, powiedzmy, warzyw dziennie, i to jest nasza stała w diecie, mamy to przez okres masowy, redukcyjny, przez, nie wiem, okresy utrzymania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to to w zupełności nie zmienia kaloryczności naszej diety. Więc jeżeli mamy jakąś stałą w diecie, to się tego trzymajmy i absolutnie nie trzeba wliczać wszystkiego w dietę. To samo liczy się, jeżeli chodzi o ketchupy, jeżeli chodzi o mleko do kawy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś dzisiaj nie je w ogóle ketchupu, a przygotowuje się do zawodów sylwetkowych, to jeżeli od jutra zacznie jeść ketchup, to to będzie wpływać bardzo mocno na jego kaloryczność ogólną diety. Natomiast jeżeli przez całą masę jadł te 20-30 gramów ketchupu na posiłek i teraz przez okres przygotowania do zawodów będzie dalej dodawał te 20-30 gramów ketchupu, to w zupełności nie powinno mieć to żadnego wpływu na jego kompozycję ciała. Idąc dalej, i to jest kwestia dość kontrowersyjna, ponieważ dużo osób dalej uważa, że to nie ma znaczenia i że robienie w ten sposób jest absolutnie si i że tak można robić, a
a mianowicie chodzi mi o wliczanie białek z ryżu, kasz, makaronów itd., itd. I jeszcze całkiem spoko, jeżeli chodzi o kogoś ćwiczącego rekreacyjnie, czyli ćwiczącego po prostu dlatego, że chciałby być zdrowszym itd., itd. I u takich osób oczywiście ja na przykład wyliczam to białko z makaronu itd., itd. Często zgłaszają się do mnie jakieś kobiety, które na przykład chcą po prostu rzucić kilka kilogramów, wówczas rozpisuję im różnego rodzaju przepisy, czyli nie daję im gramatur, ale różnego rodzaju przepisy i wliczając sobie jakby różne rzeczy w ten przepis, wliczam białka z takich rzeczy jak, nie wiem, śmietana, jak jogurt naturalny i tak dalej, i tak dalej, dlatego że dla takiej przysłowiowej pani Heleny nie będzie miało to większego znaczenia, jeżeli chodzi o kwestię budowy masy mięśniowej, ponieważ ona... No, jej jakby celem nadrzędnym nie jest właśnie kształtowanie sylwetki pod kątem ogromnej masy mięśniowej czy utrzymania ogromnej masy mięśniowej. Natomiast u osób, które ćwiczą sylwetkowo, które mają zamiar wyciągać maksymalne efekty ze swojej diety, suplementacji i treningu, no to wliczanie białek na zasadzie dodam tylko 50 gram kurczaka do posiłku, bo mam w posiłku 150 gramów makaronu, więc to mi robi jakieś 15 gramów białka, więc jak dam 50 gramów kurczaka, to będę miał akurat te 25 gramów białka, więc bilans się zgadza. No to jest niedorzeczne. Pamiętajmy o tym, że no, owszem, ten miks aminokwasowy gdzieś tam może być kompletny, jeżeli mieszamy sobie rzeczywiście różnego rodzaju produkty, natomiast w kwestii budowy masy mięśniowej duża ilość białka, mówię tu o naprawdę dużej ilości białka, bo nawet i rzędu 2,5 do 5 gramów na kilogram masy ciała, mówię tutaj oczywiście o białku takim typowo zwierzęcym, czyli liczonym tylko z produktów mięsnych, nabiałów, ryb i tak dalej, ma ogromny wpływ według mnie i według wszystkich osób, które zajmują się kulturystyką na poważnie, które rzeczywiście zbudowały jakąś tam masę mięśniową, znaczenie. Więc jeżeli ktoś dalej wlicza białka z ryżów, to zachęcam do tego, żeby tego nie robić i żeby skupić się bardziej na liczeniu białek z produktów, jak to się mówi, pełnowartościowych. Jak na razie to by było na tyle, pewnie tych błędów było dużo, dużo więcej i pewnie możecie się podzielić również swoimi błędami gdzieś tam w komentarzach. W sumie to bardzo chętnie posłucham, jak to u Was wyglądało. Ja pamiętam odnośnie jeszcze diety, że ja w ogóle zaczynałem z czasów, gdzie zaczynali być bardzo popularni chłopaki z WK i pamiętam, że dużo tych filmów oglądałem i w zasadzie pierwsze swoje takie diety to były u mnie właśnie typowo IFM, czyli IFM, ale nie w takim znaczeniu, jak chłopaki mieli na myśli, czyli te 80-20, ale raczej uzupełniałem białko, pamiętam, tylko i wyłącznie z twarogów, bo na mięso, wiadomo, nie było kasy, a wszelkiego rodzaju kalorie, resztę, bo oczywiście nie liczyłem tłuszczy i węglowodanów, liczyłem tylko kalorie, uzupełniałem z słodyczy. Więc moja dieta składała się w 90% ze słodyczy i wreszcie tam 10, 15, 20% może to były białka gdzieś tam pochodzenia z twarogu. I tego twarogu też nie było jakoś super dużo, bo ja oczywiście wliczałem białko zupełnie z wszystkiego, czyli na przykład z takich rzeczy jak czekolada. Czułem się oczywiście w tym okresie strasznie, spasłem się jak świniak i generalnie nikomu nie polecam tego, żeby tak robić. No natomiast tak to wyglądało u mnie i dużo tych błędów, które popełniałem, wciąż widzę, że popełniają ludzie, którzy na przykład zgłaszają się do mnie na prowadzenie. Stąd też padłem na pomysł taki, żeby właśnie taki filmik zrobić, więc jeżeli komuś rzeczywiście to w jakiś sposób pomogło, to zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz z Waszymi błędami lub z błędami, które widzicie rzeczywiście gdzieś tam na siłowniach. Ja tymczasem się zmywam, trzymajcie się i cześć!